Płynie pomoc ze strony wolontariuszy dla szpitali i domów pomocy społecznej w województwie śląskim, ale tej ciągle jest za mało. Zbiórkę niezbędnych rzeczy dla szpitala chorób płuc w Orzeszu, który leczy pacjentów z koronawirusem, rozpoczęli strażacy ochotnicy i Miejski Ośrodek Kultury z tego miasta. Jestem w szoku, ponieważ bardzo duży już jest odzew z strony naszych mieszkańców. Bardzo dużo osób do mnie już też dzwoniło, pytało, jak mogą wspomóc, jakie środki tutaj są najbardziej potrzebne. A potrzebne są przede wszystkim butelki wody niegazowanej, najlepiej półlitrowe, ręczniki Frotte i mydło w płynie. Mieszkańcy, którzy chcą pomóc, mogą przynosić niezbędne rzeczy do dwóch miejsc. Zachęcamy do przynoszenia towarów, artykułów tutaj do nas, do Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Rynek 1, ale dodatkowo Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach uruchomiła też takie miejsce zbiórki. Pomoc potrzebna jest też w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, ale tu nie chodzi tylko o tę materialną, ale przede wszystkim o wsparcie wolontariuszy. Ludzi na każdym stanowisku, które istnieje w Domu Pomocy Społecznej, zarówno ludzi w kuchni, ludzi do sprzątania, ludzi do opieki nad pensjonariuszami, czyli do też takich pomocy, do pomocy przy higienie osobistej. Sytuacja w rybnickim DPS-ie jest trudna. Do tej pory wśród podopiecznych placówki wykryto 69 przypadków koronawirusa. Zmarło 6 osób. Brakuje już osób, które mogą zajmować się pensjonariuszami. 38 osób spośród 100 osób, które pracują dla mieszkańców tego domu, jest na kwarantannie, bądź ma pozytywne wyniki badań w ostatnim czasie. Chorują też pensjonariusze. Na razie jednak nic nie wskazuje na poprawę sytuacji epidemiologicznej w kraju. Tylko dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 25 tysiącach nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.